W pierwszej wersji Minecrafta istniał jedynie płaski świat porośnięty trawą oraz blok cobblestone'a, z którego mogliśmy budować niezbyt skomplikowane konstrukcje. Od tamtej pory gra przeszła niesamowicie długą drogę do momentu, gdzie jest w niej masa zawartości i doczekała się nawet własnych zestawów LEGO. Dlatego dziś zbuduję wszystkie najważniejsze wersje Minecrafta od pierwszego wydania aż do najnowszego update'u. Zaczynajmy! Pierwsza aktualizacja urozmaiciła wygląd świata, w którym zaczął generować się zróżnicowany teren, więc na zielonej podstawie zrobiłem małą górkę oraz sadzawkę otoczoną piaskiem, do której będzie wpływać woda. W tej wersji pojawiły się też drzewa, póki co jedynie dęby, oraz drobna roślinność w postaci żółtych i czerwonych kwiatków. Mimo tego w Minecrafcie wciąż nie było nic do roboty, jednak w następnej wersji wprowadzono kraftowanie itemów. Teraz Steve może ściąć swoje pierwsze drzewo, stworzyć crafting table i skraftować podstawowe narzędzia. Jednak na tym etapie została dodana również noc, a wraz z nią niebezpieczeństwo w postaci potworów, takich jak creeper, zombie, pająk oraz szkielet. Póki co bez łuku. Z takimi itemami Steve w walce nie ma szans, więc aby przetrwać potrzebuje bazy na pierwszą noc. Natychmiast zbudowałem fragment terenu ze stromą górą, gdzie Steve będzie mógł szybko się wkopać i postawić drzwi, które zatrzymają potwory. Wewnątrz bazy postawiłem crafting table, piecyk oraz skrzynkę. Przyda się też jedna pochodnia, która rozświetli pomieszczenie oraz druga na zewnątrz, aby łatwo było odnaleźć bazę w ciemnościach. I w ten sposób wiesz już, jak przetrwać pierwszą noc Minecraft. Jeśli podoba Ci się ten poradnik, zostaw łapkę w górę. W tej wersji Minecrafta istniały już cave'y oraz podstawowe surowce, więc pora by Steve kopał się w ziemię i sprawdził, co tam na niego czeka. Przygotowałem fragment jaskini, w której dodałem spływającą wodę, parę pochodni oraz oczywiście rudy w postaci węgla, żelaza, złota oraz diamentów. Teraz Steve może zająć się eksploracją jaskini, a po zdobyciu cennych zasobów i skraftowaniu nowego seta w końcu ma szansę w walce z potworami. Po tym wszystkim Minecraft wszedł do wersji alfa, na przestrzeni której wprowadzono dużo nowości. W jaskiniach pojawił się redstone, dodano śniegowy biom oraz pustynię, a pod koniec alfy wprowadzono nether. Z tego powodu przygotowałem fragment śnieżnego terenu, gdzie z obsydianu zbudowałem portal. Wystarczy go podpalić i nowy świat stoi otworem. Po drugiej stronie zrobiłem fragment netheru, gdzie znajdziemy soul sand oraz mnóstwo ognia i płonącej lawy. A to nie koniec zagrożeń, bo Steve może natknąć się tutaj na zombie pigmeny oraz latające gasty. Steve, wziąłeś ze sobą zapalniczkę, prawda? Jak widzicie, żeby zrealizować ten materiał, musiałem nagrać dużo fragmentów gameplayu w Minecraft, a tak się składa, że nie używałem do tego zwykłego komputera, tylko tego. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to zwykłe miasto z LEGO, ale oprócz klocków są w nim komponenty komputera. PC, który widzicie, to efekt współpracy komputronika Asusa i AMD, którzy postanowili połączyć komputer z zestawami LEGO City. What the hell? Zaraz spróbuję odpalić na nim Minecrafta z najlepszymi możliwymi shaderami, ale najpierw przyjrzyjmy mu się przez chwilę bliżej. Na obrzeżach mamy fajne, wysokie budynki, dużo dzieje się też na ulicach. Wygląda na to, że ci hokeiści napadli Rudego. Trochę sus. A w centrum miasta znajduje się serce komputera, czyli procesor AMD Ryzen 9 7950X3D. Najszybszy procesor konsumencki w grach i zastosowaniach profesjonalnych, posiadający 16 rdzeni i 32 wątki. Żeby wykorzystać pełen potencjał procesora, został umieszczony na płycie głównej od Asus, będącej konstrukcją z najwyższej półki. Po drugiej stronie miasta możemy zobaczyć kawiarnię, domek z ogródkiem oraz ciężarówkę gamingową, a tuż za nią kryje się karta graficzna Asus Radeon RX 7900 XT XTUF Gaming 24 GB OC. Czemu ona ma taką długą nazwę? Jest to najszybsza obecnie dostępna karta graficzna od AMD i jako jedyna z najnowszych kart obsługuje DisplayPort 2.1, co pozwala grać nawet w 8K w 120 Hz. Myślę, że jeden posterunek policji to trochę za mało jak na takie miasto. Dlatego pozwoliłem sobie dodać szeregowego donosa, który zadba o porządek. No dobra, sprawdźmy, co ten sprzęt potrafi zrobić z Minecraftem. Pobrałem najlepsze shadery, jakie znalazłem i odpaliłem grę. Te cienie i to, jak liście błyszczą w słońcu, tego w Minecrafcie jeszcze nie widziałem. Wcześniej znalazłem taką górę, to mega dobrze wygląda. Widać, że ten szczyt jest na poziomie chmur. I te chmury w ogóle jak wyglądają fajnie. Jest 160 fpsów, no i tak można grać. O kurcze, ryba pływa naprawdę i świeci i się błyszczy. O Boże, jak pod wodą fajnie wygląda. Ale sama woda i sama powierzchnia wody jak czyściutko. Uuu, to geoda. Uuu, świeci się w dłoni, no. No fajnie to światło wygląda. No, do tych Lush Cave'ów też warto się było przejść. Dobrze wyglądają te świecące jagody. Wow, no to jest widok.
To jest widok. Jaksy. Wszystkie komponenty użyte do zrobienia tego kunsztownego komputera są dostępne na stronie Computronica, a dokładną listę znajdziecie w linku w opisie. Polecam zajrzeć. A teraz wróćmy do filmu. Po alfie nastał czas Minecrafta bety. Na początku dodano barwniki, dzięki którym Steve ma do dyspozycji bloki kolorowej wełny, a potem pojawiły się łóżka pozwalające na przespanie nocy. Wprowadzono wilki, które Steve może oswoić, oferując im kości zdobyte ze szkieletów, natomiast creepery podczas burzy potrafią stać się wyjątkowo groźne. Oprócz tego dodano nowe drzewa, pistony przesuwające bloki, kałamarnicę oraz wędkę, dzięki której Steve może wybrać się nad wodę i oddać się przyjemnej czynności łowienia rybek. W wersji beta wprowadzono dużo nowości, ale najważniejszą z nich było pojawienie się głodu. Od tego momentu Steve, aby przetrwać, musi zadbać o stałe źródło jedzenia, więc od razu zabrałem się za stworzenie hodowli. Oddzieliłem fragment terenu płotkami z otwieraną furtką i postawiłem w środku parę zwierząt. Jednak w tej wersji nie mogą się jeszcze rozmnażać. Przydałoby się bardziej odnawialne źródło jedzenia, więc obok powstanie mała farma, na której będzie rosło zboże. Gdy pszenica da plony, Steve będzie mógł skraftować z niej pożywny chlebek i napełnić brzuch. Pod koniec bety dodano do Minecrafta strukturę, takie jak póki co puste wioski, stronghold, kaniony czy opuszczone kopalnie, więc postanowiłem zrobić tą ostatnią z Lego. Zacząłem od podstawy korytarza, na której ułożyłem tory. Następnie zabrałem się za ściany, w których widać trochę rud i dodałem pochodnie. Przygotowałem wcześniej miejsce, w którym stanie pierwsza drewniana podpora, a drugą umieściłem nad torami. W opuszczonej kopalni można znaleźć wagonik ze skrzynką, więc postawiłem taki w korytarzu, lecz trzeba uważać na tutejsze zagrożenie, czyli jaskiniowe pająki. I tak to wygląda, kopalniane życie. Po becie w końcu wyszła pierwsza pełna wersja Minecrafta. Dodano enchantowanie, potiony, villagerów, grzybową wyspę oraz end, w którym gracza czeka spotkanie z Ender Dragonem. Do takiej walki trzeba się dobrze przygotować, dlatego szybko zużyłem kilka regałów z książkami i postawiłem enchanting table oraz dodałem stanowisko do robienia potek. Po ulepszeniu swoich itemów oraz uważeniu przydatnych mikstur, Steve jest gotowy na pojedynek. Aby zrobić end, przygotowałem beżową podstawę, na której zbudowałem obsydianową wieżę zakończoną unoszącym się kryształem. Powtórzyłem to jeszcze dwa razy, po czym dodałem kręcących się po okolicy Endermanów. Aby zdobyć Ender Dragona, musiałem kupić archiwalny zestaw Lego, ale patrząc na to, jak prezentuje się jego model, myślę, że było warto. Dodałem latającego smoka Endu i wszystko gotowe. Czas, by Steve stoczył z nim walkę. Kiedyś to byłby koniec, jednak w grze szybko pojawił się nowy content. Wprowadzono biom dżunglowy, gdzie występowały oceloty oraz szmaragdy, które można było znaleźć w nowo dodanych pustynnych piramidach, więc postanowiłem taką zbudować. Szybko ułożyłem wejście do środka, a po bokach postawiłem dwie wysokie wieże z pomarańczowymi symbolami. Teraz wystarczy, że Steve wejdzie do środka, pozbędzie się kilku bloków w podłodze i ostrożnie zejdzie na dół. Steve? Chwilę później do gry dodano kolejnego bossa, czyli Withera, lecz by go przywołać, najpierw trzeba zdobyć czaszki Wither Skeletów z netherowej fortecy, więc postanowiłem zbudować to miejsce. Zacząłem od przygotowania grubych podpór, na których postawiłem długą podstawę, po czym dodałem trochę bloków na krawędziach, tworząc most. Tutaj będą stać Witherowe szkielety, jednak charakterystycznym elementem fortecy są też spawnery Blaze'ów, więc przygotowałem szeroką wieżę, którą połączyłem z resztą konstrukcji i dodałem prowadzące na szczyt schody. Otoczyłem to miejsce płotkami, a na środku postawiłem spawner, który od razu zaczął działać. Dla urozmaicenia dodałem jeszcze strumień spływającej lawy oraz fragment sufitu netheru i wszystko gotowe. Teraz Steve może odwiedzić fortecę, a po pokonaniu witherowych szkieletów i zebraniu trzech czaszek będzie w stanie przywołać Withera. Kolejne aktualizacje Minecrafta mają już swoje nazwy, a pierwszą z nich był Redstone Update. Dodano w nim blok redstone'a, dropper, hopper i czujnik światła. Ciężko przedstawić te rzeczy w Lego, ale w zamian postanowiłem zrobić działający mechanizm otwierający wejście do kryjówki. Zacząłem od podstawy, gdzie z jednej strony mamy fragment terenu, a z drugiej wykopaną bazę, do której prowadzi otwór na środku. Dodawałem fragment ściany, który będzie się poruszał, zamykając i otwierając wejście. Potrzeba też jakiegoś aktywatora, więc na froncie umieściłem dźwignię, która będzie poruszała ukrytym kołem zębatym. Pozostaje zrobić tłok, który wprawi ścianę w ruch. Do tego potrzebne będą trzy podłużne elementy technik, które po połączeniu będą się nawzajem popychać. Dodałem małe koło zębate, które będzie odbierać sygnał od dźwigni i podłączyłem tłok z drugiej strony, a na jego końcu zamontowałem fragment ściany. Pora na ostateczny test. Mechanizm działa dokładnie tak, jak powinien.
Zanim go zakryję, trzeba jeszcze urządzić wnętrze kryjówki, więc dodałem tutaj skrzynię z redstone'em, czerwoną pochodnię, blok redstone'a oraz dźwignię połączoną proszkiem do dispensera. Gdy wszystko było gotowe, schowałem mechanizm pod fragmentem góry z drzewami. Teraz Steve może korzystać ze swojej tajnej miejscówki do eksperymentów z redstone'em, a ja mogę zrobić cosplay Mateusza i poprzekładać wajchę jeszcze parę razy. To bardzo satysfakcjonujące. Następna aktualizacja to Horse Update. Do gry dodano konie, które Steve jest w stanie oswoić i ujeżdżać, a nawet wyposażyć w zbroję. Kolejny jest update That Changed the World, w którym wprowadzono kolorowe szkło i nowe ryby, a także biom mesy i sawanny. Postanowiłem zbudować fragment tej drugiej, na którym będzie rosło akacjowe drzewo. Teraz Steve może podróżować po pięknym trawiastym terenie, ale nie wie on jeszcze, że w tej aktualizacji wprowadzono najgorszego ze wszystkich potworów. Małego zombie na kurczaku. W następnej aktualizacji, The Bountiful Update, Steve dostał w końcu koleżankę Alex. Pojawiły się też nowe rodzaje kamienia, stojaki na zbroję oraz oceaniczne monumenty, więc postanowiłem taki zbudować. Zacząłem od podstawy reprezentującej dno oceanu i postawiłem kilka słupów oraz ściany monumentu. Ta struktura jest naprawdę spora, więc musiałem ją trochę skurczyć. Na podporach dodałem skrzydła monumentu i dokończyłem ścianę, w której powstała brama wejściowa. Zrobiłem charakterystyczne łuki z lampami i zamontowałem na górę konstrukcji. Aby było widać, że budowla jest pod wodą, dodałem wodorosty oraz pływające ryby. Oczywiście monument nie może stać niestrzeżony, więc umieściłem tu jeszcze Guardiana oraz Steve'a, który próbuje wpłynąć do środka i konstrukcja gotowa. Następna aktualizacja to Combat Update, w którym Steve nauczył się lepiej machać mieczem i używać tarcz. System walki został mocno zmieniony, ale oprócz tego dodano Iglo oraz Outer Islands w Endzie, więc postanowiłem zbudować występujące tam End City. Na beżowej podstawie zrobiłem dwa małe Horus Planty, a następnie szybko złożyłem dwupoziomowy budynek. W środku postawiłem dwa shulkery oraz zrobiłem elytrę w ramce i zawiesiłem na ścianie. Niestety na statek nie starczyło budżetu. Po udaniu się w to miejsce, Steve może zdobyć skrzydła i poczuć wiatr we włosach. Kolejna aktualizacja to Frostburn Update, od której Steve musi zacząć uważać, by nie poparzyć się o nowo dodane magma bloki, a na zimowym biomie może pojawić się niedźwiedź polarny oraz stary. Znaczy Stray. Oprócz tego na świecie zaczęły generować się wielkie szkielety, więc szybko zbudowałem tę strukturę z Lego i tak to się prezentuje. Nadszedł czas na Exploration Update, w którym główną nowością było dodanie Woodland Mansion, dlatego zrobiłem fragment z wejściem do posiadłości i ustawiłem w środku kilka illagerów. Teraz willa jest gotowa do eksploracji. O Boże, Steve! Chyba zgubiłeś trochę czerwonego proszku. Z napotkanych tu ewokerów może dropnąć bardzo wartościowy totem nieśmiertelności, jednak jest to tajemniczy myśli sprzęt, który przyda się później. Następnie mamy Aquatic Update, w którym pojawiły się rafy koralowe, a wraz z nimi nowe moby. Delfiny, żółwie, a także utopce, z których można wydropić trójząb. Kolejna aktualizacja, czyli Village and Pillage Update, jest naprawdę spora. Do gry dodano bambusy, beczki, ogniska i moby takie jak pandy czy lisy, jednak przede wszystkim ulepszono wioski, dlatego pora, by jedną zbudować. Zacząłem od podstawowego domku na planie kwadratu, ze schodkami przy drzwiach oraz z dachem w kształcie piramidy. Do środka wstawiłem piecyk, stolik oraz łóżko i luksusowa mikrochatka jest gotowa na wprowadzenie się lokatora. Oczywiście będzie go to kosztować około 3000 emeraldów miesięcznie plus opłaty. Takie mamy czasy. Oprócz tego w wioskach możemy znaleźć różne uprawy, dlatego skonstruowałem drewnianą ramkę, wewnątrz której zrobiłem pas wody i wstawiłem zaoraną ziemię, na której farmer będzie mógł posadzić ziemniaki lub od choćby marchew. Postawiłem jeszcze słup z pochodniami oraz dzwon alarmowy i tchnąłem w wioskę życie, dodając kilku wieśniaków, którzy od razu zaczęli toczyć ze sobą rozmowy. Jednak spokój nie potrwa długo, bo od tej wersji wioską zagrażają najeźdźcy. Dlatego szybko zrobiłem atakujący oddział pillagerów, z czego jeden z nich będzie jechał na potężnej bestii. Aby wyrównać szanse, jako obrońcę wioski postawiłem Iron Golema. Oprócz tych dwóch walczących frakcji, w grze pojawił się też wędrowny kupiec ze swoją lamą, który zamiast wojować, woli robić biznes. Kolejna aktualizacja to Buzzy Bees, dodająca wszystko, co związane z pszczołami. W takim razie zrobiłem fragment terenu z drzewem, na którym będzie wisiał ul. Następnie umieściłem wokół latające pszczoły oraz kwiatki, z których będą pozyskiwać pył. Na dodatek Steve może zrobić dla nich sztuczne pasieki, dzięki którym po wprowadzeniu się owadów będzie w stanie pozyskiwać miód. Kolejny update pozmieniał sporo w Netherze. Na świecie zaczęły generować się zniszczone portale, a po drugiej stronie pojawiło się sporo nowych bloków oraz przede wszystkim bastiony, więc oczywiście odwzoruję jeden z nich z Lego. Na bordowej podstawie, używając szarych i czarnych klocków, szybko wzniosłem konstrukcję z licznymi dziurami. Na ziemi dodałem pojedynczy ogień oraz trochę soul sandu, który od tej wersji jest w stanie zapłonąć na niebiesko. Na dachu bastionu ustawiłem parę bloków złota, a po otworzeniu budowli znajdziemy w środku skrzynię oraz wiszące latarnie. Ustawiłem tu jeszcze kilka piglinów oraz hoglinów i bastion gotowy. Teraz Steve może zakraść się do środka i zebrać cenny skarb z dachu. Oj, zdaje się, że to rozgniewało pigliny. Nie ma czasu, jest tylko jedna droga ucieczki.
Ha, nie tym razem. Dzięki totemowi nieśmiertelności Steve ma drugie życie i może dalej eksplorować Nether. Dobrze się składa, bo od teraz można znaleźć tu też Ancient Debris, który po przepaleniu pozwoli na zrobienie najlepszego w grze netherytowego setu. Kolejna aktualizacja, czyli Caves and Cliffs, wprowadziła nowe moby w postaci kus, axolotlów oraz glow squidów, a w jaskiniach pojawiła się miedź oraz ametysty. Natomiast większe zmiany w podziemiach zaszły w następnym, The Wild Update. Oprócz żab i nowych bagien wprowadzono Deep Dark, w którym znajduje się Ancient City oraz całkowicie nowy boss, więc koniecznie muszę zbudować to miejsce. Przygotowałem granatowe podstawy reprezentujące skulk, na których będą stały katalizatory, sensory i shriekery. Oprócz tego w Deep Dark znajduje się mnóstwo świec, więc je również tu zawarłem, a jako fragment starożytnego miasta zrobiłem most, na którym umieściłem niebieskie lampy oraz ścieżkę z szarych dywanów. Brakuje tu jeszcze Wardena, lecz by go przywołać, trzeba narobić trochę hałasu. No i proszę, Warden od razu się pojawił. Teraz konstrukcja jest gotowa. W ten sposób dotarliśmy do najnowszej aktualizacji, czyli Trails and Tales, gdzie dodano drzewa wiśni, wzory na zbrojach, snifery oraz ruiny, które postanowiłem odwzorować. Szybko złożyłem zniszczony domek, a wokół poustawiałem walający się gruz. Na ścieżce dodałem ceglane... cokolwiek to jest, i położyłem bloki specjalnego piasku, z których Steve po posmyraniu piórkiem jest w stanie pozyskać odłamki ceramiki. Dzięki nim może on skraftować niezwykle przydatny... dzban. Tak prezentują się wszystkie budowle z dzisiejszego odcinka, a mimo że od swojej pierwszej wersji Minecraft przebył naprawdę długą drogę, jedna rzecz pozostała niezmienna. Koblowe monumenty wciąż są szczytem budownictwa.